Dzień dobry, witam was w ten piękny czwartkowy poranek. Dla mnie poranek, bo dla was w sumie to może być już wieczór, czy też jakiś inny dzień. W sumie to nieważne. Plan na dzisiaj jest prosty. Otwieramy nagrody za Division Rivals, następnie robimy paczkę z ikoną, która pojawiła się wczoraj w SBC i czego bym w tej paczce nie trafił, muszę tą kartą zagrać w kwalifikacjach do Food Champions. No i jeszcze tak wam zaspoileruję, warto zostać do końca, bo po zagranych meczach otworzyłem jedną fajną paczkę, no i naprawdę było grubo. Tak więc mamy nagrodę za Division Rivals, troszeczkę lepsze niż tydzień temu, bo udało mi się awansować do ligi drugiej. Nie było to najcięższym wyzwaniem w tym tygodniu, no ale nie będę narzekał. Zacznę od dwóch player picków 84+, no i tutaj liczę na coś fajnego, bo te piki są oczywiście wymienne, może jakaś karta specjalna. Zobaczmy, na początku mamy Bruno Fernandesza i w sumie no nie ma tutaj nikogo innego ciekawego, bierzemy go. A w drugim piku może coś ciekawego, no chyba wezmę Udawa, bo no to nie jest dobry pik, no, ale chociaż 10 tysięcy będzie. Łącznie mamy 5 paczek, z czego jedna jest z informem, dwie są za 35 tysięcy. Zacznijmy sobie od tych właśnie wymiennych za 35, one są najgorsze. Na początku nie ma walkoutu, środek pola z Hiszpanii, jakiś Merino. Nie, to będzie ten z Bayeru Leverkusen, jak on się nazywał, Alex Garcia, 84. A w środku mamy cień, no i oczywiście kilka ciekawych kart na Quicksell. Lecimy z paczką numer 2, nie liczę tutaj na nic ciekawego, nie ma walkoutu, napastnik z Niemiec, więc to będzie najprawdopodobniej Kai Havertz 83, z tego co pamiętam. No niezbyt ciekawy traf. No a w środku klasycznie nic nie ma, chociaż znowu jest cień. Kolejną otworzymy sobie paczkę z informem, jest przede wszystkim Hansen w tej nowej drużynie tygodnia, no ale mi wystarczyłby Soboslaj, tak szczerze, 84 Soboslaj i ja będę zadowolony. Mamy walkout, nie jest to kobieta, więc nie będzie to Hansen, będzie to napastnik z Bundesligi, z Gwinei, czyli to będzie Girassi, 86, jeśli się nie mylę, albo 87. 86, dobry fodry na ikonę. No nic nie kosztuje, tak jak się domyślałem, ale zawsze mogło być karta 82. Teraz 30 razy 75+, wymienny, więc liczę tutaj na coś ciekawego, żeby to móc sprzedać. Po prostu coś, co będzie powyżej wartości foderu. I mamy kartę specjalną, okej, okay, jest walkout, to jest kobieta. Środek obrony z Anglii, jak ona się nazywała? Williamson z Arsenalu, 80, jeszcze Rolf 86, okej. Okay. A ta pani z Arsenalu chyba 87. Tak jest, ona ma z tego co pamiętam bardzo fajne statystyki i może grać na pozycji pomocnika defensywnego. W środku jeszcze Robertson, Casemiro. A pani Williamson kosztuje 30 tysięcy, więc to jest więcej niż wartość foderu 87. No i 40 razy 75+, no niestety niewymienne. No ale przede wszystkim chcę tutaj dostać walkout, najlepiej jakoś wysoko ocenione 88+, czy coś takiego, bo potrzebuję takiej kart na ikonę. No to otwieramy, nie ma karty specjalnej, ale jest walkout. Lewa obrona z Portugalii, kto to jest? Cancelo. Zapomniałem, że on gra w lidze saudyjskiej, w ogóle zapomniałem troszeczkę o jego istnieniu, ale ma 86, więc nie jest to najlepszy fodr. Jest grywalny, ale wiadomo, no nie potrzebuje go. A w środku jeszcze jest Hakimi. Czy on coś kosztuje? No, dobra, nieważne. Mamy pierwszy skład na ikonę, 86, na razie nie musiałem wydać nic. A w paczce za to SBC mamy Tadicia. Drugie SBC też ukończone, tutaj trzeba było kupić dwie karty 88, no ale stać mnie, kto mi zabroni. A w paczce mamy Simona. Z tych paczek chyba SBC nam się nie zwróci. No i przepalamy trzeci skład, leci tutaj ten Girassi, którego dzisiaj trafiliśmy, no i mamy skończoną ikonę. Kurczę, no tutaj nie ma zbyt dużej puli kart, ale chciałbym trafić coś grywalnego do składu. W tej paczce najbardziej chciałbym trafić napastnika, takiego jak Torres albo Zola, czy też pomocnika defensywnego, takiego jak Essien, czy też Makelele, lub też Petit. No jeszcze znam Brotta, mi się przypomina, że jest dosyć fajną opcją do trafienia w tej paczce. Po prostu, żeby było grywalniej, żebym mógł użyć tej karty w swoim składzie. Zobaczmy, no pierwsza paczka z ikoną w tym roku jest oczywiście walkout. Lewe skrzydło z Anglii to będzie Barnes, okej. Okay. Nie wiem jaki on ma playstyle, nie wiem jakie on ma statystyki dokładnie, ale to wydaje mi się, że to jest fajny traf. Ma szlaczek. Fajne tempo, fajne strzały, fajne podania, fajny dribbling. Te statystyki wyglądają bardzo dobrze jak na ten etap gry. I wydaje mi się, że to jest dobry traf, naprawdę, tak mi się wydaje. Za chwilę sprawdzimy ile on kosztuje. Może grać na lewym skrzydle i na SPO, no raczej będę grał nim na skrzydle. Oczywiście jest to legenda Liverpoolu, co mnie jak najbardziej cieszy, bo w pierwszej paczce z kartą hitu trafiłem Carragera, teraz Barnes. No lepszy Barnes niż Rush, prawda? Jeśli chodzi o playstyle, mamy strzały finezyjne, jest fajny playstyle do podań. Są też zagrania z fałsza, no bardzo dobrze wygląda ta karta. No i patrząc na cenę, to jest naprawdę dobry traf, bo to jest około 400 tysięcy, można było trafić o wiele, wiele gorzej. No więc tak wygląda skład, którym dzisiaj sobie zagramy. Jeśli chodzi o nowe twarze, to jest oczywiście John Barnes z lewej strony. Z prawej mamy Adama Traore za sezony. Grałem już nim kilka spotkań, no jest naprawdę bardzo dobry. Robiłem Iwobiego z SBC, który jest naprawdę solidnym pomocnikiem w bardzo dobrej cenie. No i na środku obrony znajduje się Rafael Varane w wersji End of an Era.
Trochę na niego wydałem, ale po tych kilkunastu meczach, które nim zagrałem, naprawdę nie żałuję. Jedyną pozycją, która potrzebuje zmiany, jest napastnik, bo gra tam na razie Thuram, może tam grać Jota czy też Nunes, ale cała ta trójka mnie ostatnio troszeczkę denerwuje. W tych cięższych meczach, w których Thuram powiedzmy sobie nie radzi, wpuszczam w drugiej połowie Ewę Pajor, która jest chyba najlepszą napastniczką, którą mam w klubie. Lecimy zagrać kwalifikacje do FUT Champions. Tak więc zobaczmy na skład naszego pierwszego rywala: Hradecki, Hernandez, Lukeba. Są ciekawe karty, ale są też takie średnie, jak na przykład Adeyemi. Iwobi. Jest Barnes. Wieźmy w pole karne. On ma ten szlaczek, powinno się nim bardzo dobrze dryblować. Barnes! Co ja zrobiłem? Przecież miałem całą pustą bramkę, strzelam po długim jak głupi. Żejoro. Świetna piłka. Barnes obrócił się. Barnes! No co to była za animacja Hradeckiego? Halo. Thuram. Dobre zagranie do Żejoro. Żejoro! Uderzmy po długim. 1-0. No ona mnie nigdy nie zawodzi. To jest moja ulubiona pomocniczka w tej grze. Żejoro. Żejoro, fajna piłka, Barnes! No słaby strzał troszeczkę. Adama Traore. Pokaż tą szybkość, pokaż tą szybkość Adama. Po krótkim słupku z lewej nogi jeszcze skończył. Mamy 2-0, no bardzo dobrym jest skrzydłowym Adama Traore. Jest Iwobi. Barnes. No, utrzymał się jeszcze przy tej piłce, Barnes. Barnes, finezyjnie po krótkim. 3-0 i to jest pauza, więc podejrzewam, że to będzie pierwsze zwycięstwo w tym odcinku. Mamy rage quit. Dosyć łatwo poszło. Zobaczmy na skład naszego drugiego rywala. Jest czwórka z tyłu, to cieszy i to są naprawdę ciekawe karty. Wow, ten Garnacz i Moriente skupieni. Skąd on miał na to pieniądze? Barnes ma dużo miejsca, możemy tutaj wjeżdżać. Lampard troszeczkę nie nadążył, jest Iwobi. Jest Żejoro. Wycofajmy, wjedźmy jeszcze w pole karne. Prawa noga. No ja po prostu uwielbiam ją grać. Nie wyobrażam sobie mojego składu bez niej w tym momencie. Garnacho i Carragher, trzeba go powstrzymać, bo on chyba jest dosyć dobry. Garnacho, brawo Ederson, ale Varane, ty musisz zgarnąć taką piłkę. Można było temu zapobiec, niestety 1-1. Barnes, jest Thuram, zaczekajmy. Lobikiem i to się udało, wow, no tak stwierdziłem, że czemu by nie. Ale nie do końca wierzyłem, że to się uda. No ale się udało, 2-1. Żejoro, jest tam Thuram, świetna ta piłka, Thuram. No nie, przesadziłem. Iwobi. Barnes utrzymał się przy tej piłce, świetnie strzelił tym fake shotem na prawą nogę i po krótkim. To było bardzo fajne wykończenie, 3-1, naprawdę dobrze mi się nim gra. Żejoro, Thuram, Barnes, oj no nie, ten strzał do zapomnienia. Oj dobra ta piłka, Garnacho, słupek nas ratuje. Karczaui, Barnes, 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 no nie, no broni to Oblak. No i Żejoro, no... Nie można takiej piłki przepuścić, znaczy oddać w sumie, nie przepuścić. No i Morientes na pustą do Garnacho. Sami sobie strzelamy tą bramkę. Traore. Traore wjeżdża w pole karne Adama Traore. Broni to bramkarz niestety. Thuram, świetna piłka Adama. Adama, ball roll. Jakim cudem mi się to nie udało, no nie wierzę. Thuram. Jest Żejoro, zagrajmy górną piłkę do Thurama i znowu przelobujmy. No loby mi dzisiaj wychodzą, naprawdę, są, loby są o wiele bardziej skuteczne w tej grze niż w FC24, no i trzeba z tego korzystać. I Iwobi, jest Barnes. Barnes, aj świetnie, że przedarł, Barnes! Boczna siatka. Morientes, za dużo ma miejsca, Morientes. Varane nie dał rady, bramka kontaktowa, no ale myślę, że utrzymamy to prowadzenie. I Iwobi. Iwobi, Iwobi na pustą, dał Barnesa, 5-3. No i wygrywamy to spotkanie. No i zobaczmy na skład naszego trzeciego rywala. Jest Sommer, jest piątka obrońców. Cały prawie złoty skład, poza tym Thuramem bardzo nudna drużyna, no ale pewnie jest niezwykle skuteczna. To będzie ciężki mecz. Traore, Traore, wjedźmy w pole karne, a i niewiele zabrakło. Karczał i fajna piłka, Barnes ma dużo miejsca. No ale tutaj jest aż 5 obrońców, naprawdę nienawidzę grać przeciwko takim graczom, no ale mają do tego prawo. Griezmann. Griezmann, za łatwo, za pola karnego, no. Mogę mówić, że to jest nudny skład, same złote karty, ale Griezmann to jest jednak Griezmann i jego fineski, no trzeba na to uważać. Mamy przerwę w meczu, w pierwszej połowie nie miałem żadnej sytuacji strzelskiej tak naprawdę. Więc tak jak mówiłem, przy pokazywaniu składu w takim meczu muszę wpuścić Ewę Pajor, bo po prostu potrzebuję troszeczkę lepszego napastnika. Karczał i ma sporo miejsca, poczekajmy na jakiś ruch Ewy Pajor. Uderzmy po długim, lewa noga. No i jest dobitka, no kto jak nie ona, oczywiście, że Żejora trafia. Zazwyczaj bym się nie cieszył z takiej bramki, ale gość gra na piątkę z tyłu, więc możemy strzelać po dobitkach. Barnes, Barnes, no wykorzystajmy ten jego szlaczek. Udało się, Barnes po długim. No i to jest właśnie to, no świetna akcja indywidualna Johna Barnesa.
Dobra, piłko dodamy. Adama Traoré ma dużo czasu. A wiecie co? Uderzmy sobie z tego miejsca powershota. No nawet nie jestem zdziwiony. Nie wiem, co się stało w tej drugiej połowie. No w pierwszej nie miałem żadnej sytuacji, a tutaj nagle trzy szybkie ciosy, normalnie jak Chorwacja z Polską. I przeciwnik nie wie, co się dzieje. Ewa Pajor, jeszcze zejście na lewą nóżkę. Prawie cztery. Barnes, dobra piłka. Ewa, świetnie się zabrała Ewa. To nie wpadło. Gravenberg, oj, świetna piłka Adama Traoré. Podcinka, no nie, poprzeczka, nie wierzę. Jeyoro, jest Adama Traoré. Sam na sam, gość wychodzi. Znowu podcinka. 4-1. No nie wiem, co się stało z przeciwnikiem w drugiej połowie. Naprawdę nie rozumiem tego. Ewa Pajor. Oj, świetnie, jeszcze zejście na lewą nóżkę. No i pogubiłem się troszeczkę. I łobie jeszcze biegnie tam Barnes. No panie sędzio, byłoby 5-1. Wybiegał sam na sam. No nie, mógł to puścić. Po udanych trzech spotkaniach udało mi się wbić poziom 40 i mamy za to paczkę 3x87. No i kurczę, to jest naprawdę niezła gwarancja. Ja mam jedno marzenie, chciałbym trafić specjalnego trenera Aleksandra Arnolda do mojego składu. Na początek frankowski w jakiejś gorszej paczce. Mamy tutaj jeszcze paczkę dwóch rzadkich 75+, a tutaj João Neves. No i co, 3x87+, no 3 walkouty i to naprawdę solidne. No tutaj musi być choć jedna fajna karta. Może specjalna, może złota. Zobaczmy. Wygląda jak jakiś Haaland czy coś. Esio. Van Dijk, to będzie Virgil Van Dijk. I to jest naprawdę solidny traf. No niestety chyba Carragher pożegna się z pierwszym składem. Do tego jeszcze Irene Paredes, ale ona nikogo nie obchodzi. Mamy Virgila Van Dijka. Coś pięknego, coś pięknego. W FC24 musiałem czekać do lipca albo sierpnia, żeby trafić złotego Van Dijka. Tutaj proszę, mamy październik i już mam go w swoim składzie. Mamy jeszcze Pop, ale to nikogo nie obchodzi. Virgil Van Dijk to jest nasz nowy obrońca. No i co, no niestety musimy się pożegnać z Jamie Carragherem, który no był solidnym obrońcą, no ale... No ale niestety musimy się z nim pożegnać. Oczywiście nie będę go przypalał. No ale Van Dijk to jest Van Dijk i to on będzie musiał go zastąpić w składzie.